Nazywam się Marta Pajek, jestem autorką filmów animowanych, reżyserką, animatorką, robię też animacje dla innych reżyserów. Urodziłam się w Kielcach, gdzie mieszkałam przez wiele lat, wychowywałam się zanim wyjechałam na studia do Krakowa. I w zasadzie mój kontakt ze sztukami plastycznymi zaczął się w dzieciństwie, kiedy dużo rysowałam. Bardzo lubiłam tak spędzać czas, byłam dosyć nieśmiała, więc zamiast chodzić na podwórko, siedziałam i po prostu zapełniałam sobie czas właśnie stwarzając sobie, wymyślając jakieś tam historie takie rysowane. Sztukami plastycznymi interesowałam się w zasadzie przez cały czas i rozważałam też liceum plastyczne, natomiast ze względu na to, że nie do końca jeszcze byłam przekonana, czy chcę iść w tym kierunku, postanowiłam pójść do liceum ogólnokształcącego, gdzie byłam w klasie takiej klasycznej z elementami dramy, więc dużo tam było takich różnych warsztatów teatralnych, spektakli, które przygotowaliśmy, to było fajne. Natomiast już w ostatnich klasach liceum zaczęłam się przygotowywać na Akademię Sztuk Pięknych, żeby się dostać. Wybrałam Wydział Grafiki, ponieważ wydawało mi się, że on jak gdyby obiecuje najwięcej takich nowych rzeczy, nowych technik, o dziedzin, z którymi do tej pory nie miałam do czynienia, bo tam była i grafika warsztatowa, i fotografia, film animowany, który, tak jak mówię, wtedy dla mnie był jeszcze jakimś zupełnie nieznanym obszarem. No, oczywiście malarstwo, rysunek. O dziwo udało mi się dostać na tą akademię za pierwszym razem, więc to był bardzo szczęśliwy traf. Teraz patrząc z perspektywy czasu, udało mi się jakoś tak prześliznąć przez teczkę jednym punktem. Pamiętam, było właśnie od 6 punktów chyba. Od 5 punktów przechodziło się teczkę, ja miałam 6 punktów, więc udało mi się przejść i potem już jakoś tak się szczęśliwie złożyło, że się dostałam na tą akademię. I w związku z tym, że byłam po ogólniaku, to w zasadzie na akademii zdobywałam takie podstawy rysunku, malarstwa. Mogłam się zapoznać też z różnymi właśnie tymi technikami, takimi jak grafika warsztatowa. Ja się zajmowałam się linorytem, też dużo malowałam. No i oczywiście film animowany, który okazał się dla mnie takim właśnie zaskoczeniem i czymś takim, co w zasadzie spełniało wszystkie jakieś takie moje oczekiwania, czy łączyło wszystkie moje zainteresowania. Z tego też względu, że na studiach zajmowałam się też tańcem współczesnym. I to było coś, co mnie w tym czasie bardzo mocno pociągało od takiej strony artystycznej. Film animowany właśnie był taką dziedziną, która łączyła oprócz tych takich warstw plastycznych, łączyła w sobie elementy ruchu, muzyki, dźwięku, generalnie czas, który się tam pojawiał, ten element czasu, a możliwość operowania rytmem, też melodią, również melodią w obrazie. Był czymś takim, co było dla mnie takim objawieniem, że tak można. I tutaj muszę powiedzieć, że pierwszy raz, w zasadzie to były jeszcze czasy przed takim bardzo rozpowszechnionym oglądaniem filmów, na przykład animowanych na YouTubie.
czy przed Facebookiem chyba jeszcze. Pierwszy raz poszłam na taki pokaz filmów animowanych na festiwal Etiuda. Pamiętam, że to był chyba pokaz filmów z Kassel. To był jakiś rok 2001 i to był taki moment, kiedy zobaczyłam, że wow, tak można, że są filmy malarskie, że są filmy zupełnie jak coś, czego nie widziałam wcześniej. Więc to był taki pierwszy moment. Potem na drugim roku mieliśmy tak zwaną propedeutykę filmu animowanego, czyli takie przygotowanie. I tam trafiłam do, jak wszyscy, do pracowni profesora Jerzego Kuci, która była też takim dosyć miejscem nietypowym, mam wrażenie, na Akademii. To znaczy bardzo dużo się tam działo, były organizowane przy okazji właśnie też we współpracy chyba z Festiwalem Etiuda, warsztaty filmu animowanego międzynarodowe, więc to było takie miejsce przyciągające bardzo studentów i właśnie też charyzmatyczna postać profesora Kuci. Także trafiłam tam i w zasadzie to był taki od razu strzał w dziesiątkę, że wiedziałam, że to jest jak gdyby dziedzina dla mnie. To jest taki sposób wyrazu, który mnie totalnie wciągnął. Więc zostałam w tej pracowni, równolegle kontynuując jakieś tam poszukiwania w obszarach malarstwa, właśnie linorytu, rysunku. Taką ważną rzeczą dla mnie było też, był też wyjazd na stypendium do Turku, do Finlandii. 3-miesięczny program Sokrates Erasmus, który myślę, że wielu, z którego wielu skorzystało. Ja wybrałam tą Finlandię ze względu na to, że tam w tym czasie wykładał Prit Parn, który jest też taką postacią bardzo, bardzo znaczącą w historii filmu animowanego i bardzo też charyzmatyczną. Było to ciekawe, ponieważ jego sposób pracy nad filmem, praca nad scenariuszem był zupełnie inny od tego, jak pracowaliśmy w pracowni pod okiem profesora Kuci. Także miałam taki fajny właśnie, taką fajną możliwość spojrzenia na film, raz, że na to, co robię, właśnie z takiego dystansu, innej szkoły. I w Turku zaczęłam pracę nad pierwszym filmem. W zasadzie podczas tego 3-miesięcznego stypendium w zasadzie zrealizowałam cały obraz, całą animację do filmu. Potem kończyłam do filmu Po jabłkach. Potem kończyłam go w Krakowie. I wydaje mi się, że to był taki bardzo dla mnie owocny czas. Bardzo rozwijający. I w zasadzie, co mogę jeszcze powiedzieć? Potem kontynuowałam naukę w pracowni. Wybrałam film animowany jako specjalizację. Obroniłam się dyplomem za ścianą w pracowni filmu animowanego pod okiem profesora Jerzego Kuci. I to myślę, że zamknęło jakiś tam etap mojej edukacji artystycznej. Jeżeli chodzi o film dyplomowy, to w tym filmie wykorzystałam technikę pikselacji, której nigdy później już nie wykorzystywałam. To był taki trochę eksperyment. W zasadzie zazwyczaj staram się w swoich filmach robić coś, czego przynajmniej w jakimś niewielkim stopniu, czego nie próbowałam wcześniej. Jakoś tak naturalnie to wychodzi. Myślę, że nie do końca udało mi się w tym filmie zrealizować swoje takie wszystkie zamierzenia. To był taki pierwszy film, w którym chciałam użyć języka filmowego, który bardzo dużo zostawia przestrzeni dla widza,
który nie jest do końca, w którym nie jest do końca wszystko dopowiedziane. Natomiast mam teraz z perspektywy czasu takie wrażenie, że może nie do końca mi się udało, żeby wywoływać pewne jednak reakcje emocjonalne u widza, takie jakbym chciała. Natomiast to była bardzo dobra lekcja, ponieważ przy kolejnych filmach wyciągnęłam już trochę wnioski z tego, co nie do końca miałam wrażenie, że zadziałało i mogłam lepiej kontrolować ten język. I w filmie, w moim debiucie, w Snapowinie mam wrażenie, że to już zaskoczyło, zadziałało. Także w zasadzie idę tym tropem od tego czasu. Też w kolejnych swoich filmach. Po skończonym dyplomie w zasadzie wiedziałam, że następnym krokiem będzie realizacja debiutu. Bo to była taka w zasadzie... No, wiadomo było, że jeżeli chce się robić filmy, no to jest ten kolejny krok. Trochę czasu zajęło mi znalezienie producenta, bo różne były tam próby. Na początku pierwsza próba nie wyszła z producentem, który jakoś nie udźwignął tematu. I postanowiłam za też radą profesora Kuci, który podrzucił mi właśnie miejsca studia, do których mogłabym się zwrócić. Postanowiłam zwrócić się do Semafora, wtedy jeszcze istniejącego. W Semaforze zrealizowałam swój debiut, czyli Snępowinę. Więc to był taki etap, który był trochę rozciągnięty w czasie, natomiast wszystko jakoś przechodziło tak, szło takim naturalnym tokiem rzeczy, prawda? Chyba trudniejsze było zrobienie drugiego filmu, ponieważ miałam wrażenie, że po tym debiucie jakoś tak samo się wszystko zacznie dziać, a nie do końca tak było. I ten drugi film no, też jest o tyle istotny, że jeżeli debiut się uda, to jest dosyć duża presja, żeby potem jak gdyby udźwignąć potem ten kolejny film. I przez długi czas w zasadzie usiłowałam pracować jako freelancer w dziedzinie animacji czy jakichś takich różnych komercyjnych zajęć. Nie wychodziło mi to najlepiej. Nie jestem do tego stworzona. Natomiast takim przełomem chyba było w zasadzie takie uświadomienie sobie, że po prostu to, co jest moją mocną stroną, co potrafię robić lepiej od właśnie takich komercyjnych prac, to jest, miałam wrażenie, robienie swoich filmów. I zaczęłam szukać możliwości też jakiegoś takiego, jakiejś rezydencji, jakichś takich możliwości, gdzie mogłabym też popracować nad pomysłami, ponieważ nie do końca byłam przekonana, że to, co mi chodzi po głowie, to jest to. Tym bardziej, że właśnie realizacja takiego filmu to jest jednak duży, duży proces, długi i kosztowny i mam wrażenie, że trzeba być jednak pewnym tego, co się robi. Takim przełomem dla mnie było zaaplikowanie o rezydencję w Fontevrault, w klasztorze, tak, jest taka rezydencja w klasztorze we Francji, XII-wiecznym, miesięczna, ale fantastyczna. Udało mi się na tą rezydencję dostać. To jest rezydencja, która jest skierowana do twórców z myślą o pisaniu filmów. Nie o realizacji, tylko o pisaniu. Była nas tam dziewiątka na tej rezydencji i w zasadzie tam napisałam scenariusz części drugiej mojego tryptyku. Figury niemożliwe, inne historie, a sam pomysł na ten tryptyk w zasadzie powstał z takiej też potrzeby
żeby wreszcie już zebrać wszystkie jakieś takie pomysły i podjąć decyzję tego, jak, co bym chciała robić, jaki projekt bym chciała robić, i powstał projekt Tryptyku. Też z tego względu, że po tym pierwszym filmie miałam takie poczucie, że nie chcę już robić krótkiego metrażu. Że chciałabym zrobić jakiś dłuższy film, jakąś większą formę. Natomiast język, którym się posługuję, jest dosyć taki gęsty, wymagający dużo uwagi od widza. W związku z tym miałam poczucie, że średni czy pełen metraż by nie do końca się sprawdził u mnie. I stąd ten pomysł na 3 krótkie metraże, które by tworzyły jedną całość. Tryptyk figury niemożliwej na historię, czyli w zasadzie taki projekt, nad którym pracowałam, myślę, że większość mojego artystycznego życia teraz, jak sobie pomyślę, ponieważ pierwszy pomysł pojawił się w 2013 roku, właśnie przed wyjazdem z myślą o wyjeździe na rezydencję do Fontevraud, gdzie miałam właśnie pracować nad rozwojem tego projektu, czy konkretnie jednej części tego projektu. I sam pomysł na ten tryptyk jest inspirowany koncepcją figury niemożliwej, czyli figury, którą możemy narysować zgodnie ze wszystkimi zasadami perspektywy i geometrii, natomiast nie możemy zbudować takiej figury w rzeczywistości, czy w 3D, czy w jakiejkolwiek trójwymiarowej rzeczywistości. I dla mnie samo takie patrzenie na taką figurę właśnie wywoływało u mnie takie uczucie frustracji, że tu widzimy coś, co jest proste, logiczne i w zasadzie powinno działać, a jak się przyglądamy, to okazuje się, że napotykamy na różne paradoksy, i im bardziej tam próbujemy dotrzeć do tego, jak to wszystko jest zbudowane, to tym bardziej trafiamy na jakieś iluzje. I właśnie to patrzenie na taką figurę kojarzyło mi się z różnymi sytuacjami w życiu, które powinny być jakby proste, jasne, a okazuje się, że im bardziej się w to zagłębiamy, tym więcej spotykamy różnych przeszkód, iluzji, paradoksów. I wydało mi się to dobrym pomysłem na to, żeby opowiedzieć 3 takie historie, właśnie taki tryptyk, które opowiadałyby o takich sytuacjach, natomiast rozgrywających się w różnych przestrzeniach, zarówno fizycznych, jak i dotyczące różnych obszarów życia, czyli na przykład relacji między parą, między mężczyzną a kobietą, czyli między bliskimi sobie osobami, czy właśnie bardziej w takim obszarze społeczeństwa. I te 3 filmy, które tworzą ten tryptyk, właśnie opowiadają takie historie niemożliwe. Trochę historie o poszukiwaniu, dążeniu do rozwikłania jakiejś sytuacji i o niemożliwości czasem rozwikłania pewnych tematów. Myślę, że pojęcie sukcesu oczywiście jest bardzo względne. Na pewno, jeżeli pojawiają się, zwłaszcza na początku, jeżeli pojawiają się nagrody, to człowieka bardzo napędza, jakoś tak utwierdza w tym, że to, co się robi, ma jakąś wartość, co jest tym ważniejsze, że jednak to są duże projekty, drogie, wymagające dużo zaangażowania nie tylko samego reżysera, ale też całej ekipy i dofinansowania ze środków też na przykład Instytutu Filmowego. Więc jest to jak gdyby... Jest fajnie, jeżeli te sukcesy takie w postaci nagród pojawiają się. Na pewno dużym sukcesem było dla nas to, że film
część tryptyku Figury niemożliwej na historię Trójka miał premierę w Cannes. To było dla nas duże wyróżnienie, duże wydarzenie w konkursie krótkich metraży. Natomiast ja uważam, że i z czasem też dochodzę do takiego przekonania, że oczywiście nie wszystkie, może to zabrzmi jak banał, ale że nie każdy film, który się robi, musi trafiać do każdego, że te filmy też muszą znajdować po prostu swoją publiczność. Szczególnie widzę to na przykładzie Tryptyku, gdzie na przykład jedna część podoba się, czy trafia, czy rezonuje z jakąś konkretną osobą, a druga nie, a z kolei ktoś inny widzi na przykład w części pierwszej jakieś rzeczy, które do niego bardzo przemawiają, natomiast część trzecia zupełnie nie, więc to jest chyba dla mnie najważniejsze, żeby cały czas znajdować publiczność dla swoich filmów. I że niekoniecznie jest tak, że każdy film musi być oczywiście wielkim festiwalowym sukcesem, ale chodzi o to, żeby po prostu on znajdował swojego widza. Jeżeli chodzi o mistrzów czy o idoli, no to na pewno muszę powiedzieć, że zwłaszcza na początku mojej drogi twórczej duży wpływ mieli na mnie nauczyciele, czyli profesor Jerzy Kucia, który w ogóle jest dosyć silną osobowością taką artystyczną i bardzo duży ma wpływ na studentów, na to jak oni też myślą o filmie. Profesor Kucia bardzo dużą wagę przywiązuje na przykład do muzyki w filmie, ale też do muzyki, do rytmu, do melodii w obrazie właśnie, że to wszystko, obraz, muzyka, dźwięk, wszystko jak gdyby się splata i wszystko gra razem. I to jest chyba taka najważniejsza rzecz, którą mam wrażenie wyniosłam z pracowni filmu animowanego na ASP. To znaczy to przywiązanie do właśnie tej warstwy dźwiękowej. W zasadzie od Snępowiny, czyli od swojego debiutu, współpracuję z dźwiękowcem Michałem Jankowskim, który odpowiada za nagrywanie, tworzenie tej warstwy dźwiękowej do moich filmów. Świetnie się rozumiemy. Także to jest też bardzo duży jego wkład w moje filmy. I mam wrażenie, że ta ścieżka dźwiękowa splata się zawsze tak organicznie z muzyką. Współpracowałam w przypadku tych ostatnich trzech filmów też z Olą Gryką, kompozytorką, i to na pewno jest bardzo istotne w moich filmach, podobnie jak piosenki, które wykorzystuję. Oprócz profesora Kuci oczywiście Preet Parn też, który mogę powiedzieć, że jest na takim trochę przeciwległym biegunie. Te jego filmy są, może nie powiem, że przeciwieństwem, ale operują językiem filmowym w zupełnie inny sposób, więc to było niezwykle ciekawe mieć możliwość poznać ten jego sposób pracy i właśnie spojrzeć też z dystansem na to, chociażby jaki wpływ miała na mnie ta krakowska pracownia, prawda? Bo to dopiero jak się gdzieś tam wyjdzie poza to, to się widzi, jak bardzo jest się pod wpływem jakiegoś mistrza. Więc wydaje mi się, że w moim przypadku to był taki szczęśliwy zbieg okoliczności, że mogłam między gdzieś tymi różnymi wpływami znaleźć swoją drogę. Takie, jeżeli mogę powiedzieć o inspiracji, pamiętam, że duże wrażenie zrobiła na mnie jeszcze na studiach, właśnie na festiwalu Etiuda i Anima, nie pamiętam. Susan Pitt,
niestety nieodżałowana. To były takie w zasadzie też takie trochę objawienie, że te filmy jednak tworzone przez kobietę i dla mnie czuć było, że to jest jakiś taki trochę świat mi bliski, że to jest zupełnie coś innego niż widziałam u reżyserów właśnie takich jak profesor Kucia, czy wtedy też inspirował mnie Igor Kowaliow. Więc to była na pewno taka postać, która też bardzo mnie jakoś tak zainspirowała. Oprócz tego duży wpływ na moje filmy miało to, że zajmowałam się tańcem. Jeździłam na warsztaty różne, taneczne, ale też na przykład na festiwale, gdzie były warsztaty na przykład z buto, czy z jakichś takich właśnie około teatralnych też dziedzin. I na przykład te właśnie warsztaty z buto, na których byłam, zainspirowały mnie do zrobienia filmu Snem powinna. Bo tam były takie warsztaty, które nazywały się Sleeping Class. Gdzie po prostu mieliśmy za zadanie spać, czy tam grać, czy poruszać to, jakbyśmy spali. Byliśmy dobrani w pary i mieliśmy takich pomagaczy, osoby, które miały dbać o to, żebyśmy w tym śnie się właśnie poruszając, żeby nam było wygodnie, żeby jakoś był ktoś, kto czuwał właśnie nad tym. Potem się zamienialiśmy rolami i to właśnie dało mi na przykład, zainspirowało mnie do zrobienia właśnie Snem powinny, do stworzenia takiej sytuacji, kiedy właśnie ta śpiąca bohaterka spada z łóżka i nagle pojawiają się właśnie jakieś osoby, które ją niosą, które ją coś z nią robią i właśnie ta sytuacja wydała mi się taka z jednej strony właśnie taka uspokajająca, że tu jest ktoś, kto dba o nas, jak tutaj spadniemy, kto nam zadba o nas, a z drugiej strony jednak jest w tym coś niepokojącego, że coś się dzieje z nami, kiedy my jesteśmy nieświadomi i do czego to tak naprawdę zmierza, więc to był taki niepokojący aspekt tej sytuacji i w zasadzie był zaczątkiem tego filmu Snem powinna. Także takie są moje inspiracje, trochę chyba pozafilmowe, bardziej właśnie z taniec, literatura też, gdzieś tam sobie znajduję jakieś tematy, które mnie jakoś tak zahaczają. Miałam przyjemność w swoim ostatnim filmie współpracować z National Film Board of Canada jako z koproducentem i to było super doświadczenie. No mogę powiedzieć, że w pewnym sensie takie spełnienie moich zawodowych marzeń, bo już od dłuższego czasu gdzieś tam mi kiełkowało, że chciałabym nawiązać z nimi współpracę i o tyle to było ciekawe, że współpracowaliśmy przy filmie przy pierwszej części Figur niemożliwych innych historii, które dotyczą tematów związanych ze społeczeństwem, z ludzkością, można nawet powiedzieć, bardzo dużą rolę z utopiami. Bardzo dużą rolę w tym filmie odgrywa architektura. Także ciekawe to było też pod tym względem, że zdecydowaliśmy się na robienie tam w NFB animacji. Ja pojechałam na 2 miesiące bodajże do Montrealu, do starej siedziby NFB, które w zasadzie to były ostatnie miesiące, kiedy to wielkie gmaszysko takie po prostu z korytarzami, pracowniami, kiedy ono się w zasadzie już zwijało. No dla mnie dosyć takie kultowe miejsce, bo tam
Na przykład czuć było ducha McLarena, prawda? Na każdym kroku jakieś właśnie, a to lenicy grafiki, a to jakieś właśnie takie dla tak zwanych geeków animacji różne świętości. Ja miałam pokój, który wcześniej pracował Paul Driessen na przykład, też to było. To było fajne i no w ogóle cały ten etap pracy tam, czyli wspólnie z producentką Maral Mohammadian, w zasadzie Maral zebrała tam zespół animatorów wspaniałych, też reżyserów, którzy robią własne filmy, na przykład Ewa Cwijanowicz czy Aleks Boja. I był to bardzo intensywny czas takiej zespołowej pracy, która chyba dla wszystkich była fajnym doświadczeniem. I mogę powiedzieć, że na pewno było to jedno z lepszych doświadczeń dla mnie zawodowych, takich właśnie od tej strony właśnie takiej współpracy i też tego, że właśnie ten duch NFB, które już gdzieś tam było, jakby się zwijało, tam wynoszono już kwiatki, już likwidowano wszystko, bo oni się przenieśli do nowej siedziby. To miało też dla mnie jakiś taki przedapokaliptyczny smak, który się pojawia chyba w moim filmie też. Zawsze pracuję z zespołem animatorów, więc ta ilość animatorów nie różniła się od tego, co tutaj jest w Polsce. Natomiast przez to, że tam była ta siła instytucji, że było miejsce, że siedzieliśmy wszyscy razem, ja miałam swój pokój, oni mieli swój pokój i ta praca przebiegała bardzo intensywnie. Oczywiście film nie był zrobiony bardzo szybko, bo w międzyczasie ja urodziłam córkę i to się wszystko rozciągnęło. Natomiast ta jak gdyby intensywność pracy, która tam miała miejsce, też elastyczność producentów i jakaś taka umiejętność po prostu organizowania tego. Bardzo dobry, na przykład świetne decyzje obsadzenia określonych animatorów w określonych rolach też podjęła Maral, ponieważ wiadomo, każdy animator też ma jakieś swoje obszary, w których czuje się lepiej. Na przykład jest w tym filmie scena wybuchu, w której przemieszczają się różne poruszające się obiekty. Robiliśmy tę scenę wspólnie z Aleksem Boją, który miał za zadanie po prostu animować takie krótkie, jak gdyby pętle tych ruszających się obiektów, i on to robił absolutnie fantastycznie, więc to był jego jak gdyby ta wyobraźnia ruchowa, potrafił bardzo szybko i z dużą fantazją zanimować na przykład powiewające prześcieradło, prawda? Więc to było też taka bardzo mocna strona tej współpracy, że animatorzy byli po prostu świetnie obsadzeni. Plany na przyszłość. Teraz wracam po przerwie do pracy zawodowej, po urodzeniu córki, takim przedłużonym w zasadzie przerwie macierzyńskiej, także planuję pełen metraż dla dzieci. Zobaczymy, czy to się uda. Pomysł na ten film pojawił się, jak robiłam pierwszą część tryptyku. Jako taka trochę odskocznia miałam pomysł na film, historię, która stwierdziłam, że nadawałaby się na krótki metraż dla dzieci. Potem stwierdziłam, że w zasadzie nadawałaby się na długi metraż. Jakoś tak naturalnie się stało, złożyło, że w międzyczasie też zostałam mamą, ale ten projekt jak gdyby kiełkował już wcześniej. Natomiast też takim naturalnym dla mnie tokiem rzeczy staram się jednak robić coś trochę innego, czy w trochę większym też obszarze, tutaj czasowo na przykład, ale czuję, że jest to coś, co bym chciała, z czym bym się chciała zmierzyć, ponieważ uważam, że to jest niełatwa sprawa. Film dla dzieci, w ogóle sztuka dla dzieci. Także
Mam nadzieję, że to dojdzie do skutku.